Umowa. Słyszysz to słowo i zalewają ci zimne poty, powodując chwilową utratę przytomności? Nic dziwnego. Pisma prawne wymagają odpowiedniej formy, języka i konstrukcji. W przeciwnym razie czekają nas nie do końca przyjemne konsekwencje. Sprzedaż i zakup samochodu to sytuacje, z którymi albo już się spotkałeś, albo jako kierowca w przyszłości spotkasz się na pewno. Przygotowując się do nich, warto pamiętać o papierologii, aby cały ten proces przejść bezboleśnie i w miarę przyjemnie. Nikt z nas nie lubi niemiłych niespodzianek, prawda? Zacznijmy więc od początku. Formalnie, nie ma oczywiście przeszkód, abyśmy samodzielnie przygotowali zapisy, które znajdą się w umowie. Jakie informacje należy zawrzeć w takim dokumencie? Data i miejsce zawarcia umowy. Informacje o stronach umowy. Imiona i nazwiska. Zarówno kupującego, jak i sprzedającego, adresy ich zameldowania i zamieszkania, numery PESEL oraz numery i serie dowodów osobistych. Informacje o przedmiocie umowy to przede wszystkim marka i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny i WIN. Dodatkowo wpisać można również numer silnika czy inne oznaczenia pojazdu. Informacje o warunkach umowy. Należą do nich m.in. cena, za jaką pojazd zostanie zbyty, i sposób jej uiszczenia, np. gotówką, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, oraz termin wydania pojazdu. Formalnie nie ma przeszkód, aby wspomnieć tu o wydanych dokumentach czy kluczykach, oświadczenie kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, oświadczenie sprzedającego, że samochód jest jego własnością. Oświadczenie sprzedającego, że samochód nie został zajęty przez komornika sądowego ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Informacje o liczbie kluczyków, kart przykazanych nabywcy pojazdu oraz wydanych mu dokumentach. Podpisy każdej ze stron transakcji. Ważne jest to, że w umowie kupna-sprzedaży kupujący i nabywca mogą zamieścić też dodatkowe informacje, które z ich punktu widzenia są istotne. Oznacza to, że zasada swobody umów, funkcjonująca w polskim prawie, daje stronom duże możliwości kształtowania treści takiego dokumentu. Z naturalnych względów, strony transakcji nie są w stanie uwzględnić w tym dokumencie wszystkich szczegółów. Właśnie dlatego jednym z jego ostatnich punktów powinien być zapis o tym, że w sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ogólna zasada jest taka, że umowy powinno trzymać się tak długo, jak one obowiązują. W przypadku sprzedaży auta ta reguła jednak nie ma zastosowania. Umowę kupna sprzedaży pojazdu należy trzymać 3 lata licząc od terminu jej wymagalności. Może się zdarzyć, że jedna ze stron transakcji nie będzie osobą fizyczną, ale osobą prawną, np. spółką. Wówczas w umowie należy podać nazwę podmiotu gospodarczego. Samochód, który zamierzasz sprzedać lub zakupić, może mieć współwłaściciela lub kilku współwłaścicieli. Może też zdarzyć się, że będzie dwóch kupujących. Na przykład zamierzasz kupić auto wraz ze swoim małżonkiem lub dzieckiem. Czy wówczas komplikuje się transakcja kupna sprzedaży pojazdu? Tylko pozornie. W praktyce rozwiązanie jest bardzo proste i sprowadza się do wymienia treści umowy wszystkich współwłaścicieli czy kupujących. Muszą też oni złożyć swoje odręczne podpisy na przygotowanym wzorze umowy. Jeżeli samochód nabywa więcej niż jedna osoba, to w umowie można sprecyzować, ile środków każdy kupujący wyłożył na jego zakup. Nie jest to jednak konieczność z reguły nabywcy rezygnują z takiego zapisu. Praktycznie każdym wzorze umowy znajdziesz oświadczenie kupującego mówiące o tym, że w momencie zakupu pojazdu jest on świadomy jego stanu technicznego. Taki zapis nie jest jednak równoznaczny z wyłączeniem odpowiedzialności sprzedawcy. Oznacza jedynie, że kupujący wie, co kupuje. Jeżeli zastanawiasz się, czy ograniczenie lub nawet całkowite wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy używanego pojazdu jest prawnie dozwolone, to odpowiedź jest pozytywna. Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają również rozszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. W tej kwestii jednak ani ty, ani sprzedawca nie będziecie mieć całkowitej dowolności. Ograniczeniem są m.in. klauzule, które zostały uznane za niedozwolone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli kupiłeś używany samochód i okazało się, że ma on wadę fizyczną lub prawną. To będziesz miał prawo odstąpienia od zawartej umowy. Przykładami uzasadnionych powodów odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży auta są m.in. brak informacji o tym, że pojazd jest powypadkowy, zastaw ustanowiony na pojeździe, sprzedaż auta przez osobę do tego nieupoważnioną. W każdej z wyżej wymienionych sytuacji będziesz mógł powołać ją na rękojmie. Wówczas od sprzedawcy możesz żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy. Lub wymiany rzeczy na wolną odwad. Formalnie nie ma przeszkód, aby przedmiotem umowy było uszkodzone auto. Przeciwnie, jeśli dysponujesz wiedzą, narzędziami i umiejętnościami, to prawdopodobnie zakup pojazdu z usterką będzie dla Ciebie doskonałą okazją. Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa kupna-sprzedaży uszkodzonego pojazdu? Przede wszystkim dokument powinien wymieniać wszystkie stwierdzone usterki. W przypadku pojazdów kupionych w salonie czy komisie możliwość skorzystania przez klientów z płatności w ratach jest czymś naturalnym. Jak wygląda kwestia zakupu używanego auta na ratę od osoby fizycznej, sprzedawca może zaproponować ci podpisanie umowy przedstępnej. Zwróć uwagę na to. Czy wspomniano w niej o zaliczce czy zadatku? To zupełnie inne pojęcia. Zaliczka jest zaliczana na poczet umówionej ceny lub zwracana kupującemu, gdy do transakcji nie doszło. Jeżeli w umowie znalazł się zapis o zadatku, a ty rezygnujesz z zakupu, to sprzedający będzie miał prawo zadatek zatrzymać. Przedłożenie podpisu na dokumencie, który wręczy ci sprzedawca, zwróci uwagę na poprawność danych. Sprawdź, czy sprzedawca prawidłowo wpisał swoje dane. Czy nie ma pomyłek odnośnie informacji o samochodzie? Cenę nie zgadzaj się na umieszczenie w umowie zaniżonej ceny zakupu, bo w razie sporu ze sprzedawcą nie odzyskasz pełnej kwoty. Opis stanu technicznego pojazdu Upewni się, że w umowie nie pojawiły się zmianki o uszkodzeniach, o których wcześniej nie zostałeś poinformowany. Liczbę kopii umowy umowa kupna sprzedaży samochodu powinna zostać przygotowana w takiej ilości kopii, ile jest stron transakcji. Przekazane dokumenty. Sprawdź, czy otrzymałeś dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeśli została ona wystawiona i potwierdzenie zakupu polisy OC. Do umowy może także zostać dołączony załącznik w postaci raportu z badania technicznego pojazdu. Opinię taką może przygotować zarówno pracownik autoryzowanej stacji obsługi, jak i niezależny ekspert samochodowy. Przed zakupem pojazdu powinieneś nie tylko ocenić jego stan techniczny, ale również sprawdzić, czy dotychczasowy właściciel auta posiada wszystkie wymagane dokumenty i zakupi ubezpieczenie OC. Muzyka zakup nieubezpieczonego pojazdu nie jest sytuacją, która zdarza się rzadko. Chociaż brak OC nie wymaga dodatkowych zapisów w umowie, musisz pamiętać, że od dnia zakupu auta to Ty będziesz odpowiadał za jego ubezpieczenie. Historia pojazdu.gov.pl to jeden z serwisów, za pośrednictwem którego możesz szybko sprawdzić, czy dla pojazdu mającego być przedmiotem umowy kupna-sprzedaży zostało wykupione ubezpieczenie OC. Innym sposobem jest skorzystanie z narzędzia zamieszczonego na stronie ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Dodatkowe pytania możesz zadać w komentarzu pod filmem. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Zajrzyjcie również na stronę rankomat.pl, gdzie znajdziecie odpowiedzi na wszystkie tego typu i inne pytania, a już niedługo następna wizyta w naszym ranko-office i kolejne ciekawe tematy z zakresu ubezpieczeń. Możesz liczyć na rankomat.pl.